Załóżmy, że jesteś właścicielem BMW serii 3, na przykład najnowszej G20, G21, czy też serii 4, G23 i tak dalej. Lub trochę starszej F30, F31, serii F34, F36 i tak dalej, i tak dalej. I jesteś rozczarowany tym, jak gra ta muzyka. Nie dziwota. Fabryczne nagłośnienia są zawsze ledwie przeciętne, a w przypadku podstawowego nagłośnienia tragiczne. Ale nawet BMW Hi-Fi, czyli ten średni poziom dźwięku, jest mocno rozczarowujący. No i teraz wielu zadaje sobie pytanie, a może podobnie jak w przypadku hamulców, zawieszenia, może sobie kupić używane fabryczne głośniki? Lepiej nie. Fabryczne głośniki z serii Hi-Fi czy nawet Harman Kardon to nadal jest bardzo, bardzo słaby sprzęt, który nie wytrzyma nawet mocy normalnego wzmacniacza. Nie ma mowy. A pod radiem też będzie grał bardzo, bardzo słabo, bo nawet nie ma zwrotnic. Dlatego polecamy tutaj dla tych, którzy kochają swoje BMW, ale nie są audiofilami, chcieli po prostu mieć lepszy dźwięk, polecam serię Specific marki Axton. Axton to bardzo doświadczona szwajcarska marka należąca do największego w Europie, czy jednego z największych w Europie koncernów Car Audio, myślę, że największego, ACR. I ta marka potrafi zaprojektować znakomity sprzęt, ale też trzeba przyznać, że jakość wykonania tych głośników, wzmacniaczy jest po prostu nieosiągalna dla większości innych producentów. Naprawdę. Nawet dla tych takich bardzo, bardzo polecanych przez wiele firm instalatorskich. To jest po prostu sprzęt zupełnie innej półki jakościowej i dzięki temu możemy się cieszyć. Więc pierwszy krok, mamy ten system naprzód. To są głośniki w specjalnym kształcie do przednich drzwi do BMW serii 3 F30 G20. Pasują też do F20, czyli to jest serii 1 poprzedniej generacji i wielu innych. Linki do tabeli będą na dole filmu. Zestaw odseparowany, czyli midbasy, tweetery, zwrotnice. Pasuje to wszystko idealnie do drzwi. Proszę zwrócić uwagę, że z tyłu mamy bardzo masywny metalowy magnes neodymowy o wysokiej efektywności. I mamy coś, czego nie ma w fabrycznych głośnikach, otwory wentylacyjne. Tu jest złączka taka jak w fabrycznej instalacji. Natomiast tu mamy otwory wentylacyjne, które powodują, że głośnik ma dużo lepszą stabilność termiczną, a schłodzona cewka gra dużo lepiej, dużo głośniej. Cewka przegrzana, na przykład przez zniekształcenie, niekoniecznie przez moc, po prostu gra słabiej. Więc te głośniki, mimo tej samej mocy, jaką dostaną z na przykład systemu Hi-Fi, będą grały dużo efektywniej niż fabryczne głośniki Hi-Fi. Dzięki temu, że mają dużo mocniejszy magnes, ale też jest większa cewka, większa średnica cewki, dużo większy skok membrany. Membrana jest sztywniejsza, wykonana jest z takiego wielowarstwowego sandwicha pokrytego warstwą ceramiczną dla lepszych tonów średnich. I do tego duża kopułka wysokotonowa, anodyzowana na jedwabnym resorze i zwrotnica z kondensatorem MKP, czyli wysokiej jakości kondensatorem foliowym i cewką powietrzną, która separuje tony średnie od wysokich i dostarcza do głośnika wysokotonowego tylko tony wysokie. Mamy już soczyste tony wysokie. A, jeszcze tylko taka ciekawostka. W nowej serii G20, G21 i w serii 4 fabryczne głośniki wysokotonowe są mikroskopijne. Mają kopułeczkę 13 mm. Ogromne oszczędności poczyniono w BMW i ta nowa seria Hi-Fi przez to tak skromnie gra, bardzo skromnie, bardzo taki wytrzony jest ten dźwięk.
Natomiast jest tam jakiś, w tej serii Hi-Fi w nowych BMW-kach, jest tam jakiś bas, ale to wynika z podsterowania radia. Po prostu radio tak wysterowuje mocniej głośniki, żeby dawały wrażenie przy cichym słuchaniu, że tego basu jest więcej, ale potem ten bas już w ogóle nie rośnie, on stoi w miejscu. No i właśnie, głośniki basowe. To jest kolejny etap, czy właściwie pierwszy etap. Głośniki basowe Axton Specific BMW Sub 2. B-Sub 2. Dwuomowe głośniki dopasowane do fabrycznego radia RAM i do tego starszego wzmacniacza systemu Hi-Fi impedancyjnie. Mogą też pracować pod samym radiem, ale wtedy trzeba by dołożyć mały filterek do głośnika basowego i mały filterek do głośnika średniotonowego i wtedy może nawet to grać pod fabrycznym radiem w tym podstawowym nagłośnieniu. Jaka jest różnica? Znów to samo. Dużo, dużo więcej, większe wychylenie cewki, dużo lepsza struktura, sztywniejsza membrana, dużo większe wychył cewki i przede wszystkim dużo, dużo mocniejszy magnes neodymowy z wentylacją rdzenia i membrana również, podobnie jak w przypadku midbassów, midrange'y, wykonana jest z sandwicha pokrytego warstwą ceramiczną dla lepszej sztywności i lepszego przenoszenia fali po powierzchni membrany. Różnica w efektywności bardzo znaczna, ale oczywiście warto pomyśleć o wzmacniaczu i niebawem wejdzie genialny 8-kanałowy wzmacniacz, który będzie w stanie napędzić wszystko w BMW. Przód, tył, subwoofery, centralny. A właśnie, centralny. Zaraz przejdziemy do dalszej rozbudowy systemu. To za chwileczkę. Skoro mamy już midbasy, midrange, przednie, tweetery, zwrotnice, midbasy 200 mm podfotelowe, które będą pięknie grały, to może dołożyć tył. Z tyłu w BMW serii F30, F31 i w tych pozostałych trójkach, zarówno w systemie Hi-Fi, jak i w systemie podstawowym, jest miejsce na szerokopasmowy głośnik w tylnych drzwiach. Tutaj jest nie szerokopasmowy, tylko odseparowany, czy przepraszam, dwudrożny współosiowy zestaw z kupułką wysokotonową. To jest kupułka bardzo podobna do tej w zestawie odseparowanym, tylko tyle, że ciupineczkę mniejsza, 16 mm, też na resorze jedwabnym. Midbass jest właściwie identyczny, ten sam magnes neodymowy, też wentylacja cewki i mamy również tą membranę z warstwą ceramiczną. Czyli mamy przód, subwoofery, głośniki tylne, które wspomagają przód w odtwarzaniu czystego dźwięku. Te głośniki tylne są dość ważne, dlatego że one są blisko ucha kierowcy. Ten lewy głośnik tylny jest blisko ucha kierowcy, więc jeśli damy tam coś, zostawimy fabryczne, bo damy coś kiepskiego, po prostu będzie nam jazgotał. I oto wjeżdża małe pudełeczko. Wygląda trochę jak pudełko z Big Maciem, ale nie. W środku jest głośnik centralny w specyficznym dla BMW kształcie. On ma inny kształt niż te głośniki. Jest mniejszy, węższy, bardziej płaski niż te głośniki tylne współosiowe. I ten idealnie wpasowuje się w gniazdo na podszybiu, więc możemy go zamontować sobie z przodu i mamy w tym momencie już pełen set głośnikowy. Oczywiście na głośnikach się nie kończy. Jak teraz możemy ten system rozbudować, żeby to grało intensywniej, soczyściej, mocniej, bez zniekształceń? Dołożyć wzmacniacz. Wersja podstawowa jest taka. Większość producentów tych systemów dedykowanych do BMW od tego wychodzi, że montuje się wzmacniacz czterokanałowy w systemie półaktywnym, który zaś i ten czterokanałowy wzmacniacz napędza sobie głośniki, dwoma kanałami napędza głośniki średnio i wysokotonowe w przednich drzwiach, a dwoma osobnymi kanałami napędza głośniki subwooferowe pod podłogą. To musi być wzmacniacz dedykowany, on musi mieć filtry, które umożliwiają precyzyjne stworzenie systemu półaktywnego i wycięcie pasma od góry i od dołu dla głośników basowych. No i jeszcze kwestia kosztów. Ten zestaw jest naprawdę przystępny.
do niedawna wszystko to, co było na rynku z dobrych marek, to były kwoty za taki kompletny staw przód, tył, subwoofery i centralny. To były kwoty, które zaczynały się od około 4,5-5 tysięcy złotych. Czyli mówimy tu o, no nie będziemy tu mówili o markach, ale generalnie o tych najpopularniejszych markach robiących zestawy głośnikowe do BMW. 4,5-5 tysięcy minimum. Wyższe modele oczywiście dużo, dużo droższe. Ten zestaw, zaczniemy od góry. Ten zestaw, czyli góra systemu. Głośniki średnio niskotonowe, zwrotnice Twittery, dedykowane. 699 zł. Prawda? Przyjemnie. Dalej. Ten zestaw, czyli głośniki góra, drzwi, Twittery, zwrotnice, midrange plus dwa subwoofery. 1598 zł. No, powiem Wam, że do niedawna ciężko było coś kupić za mniej niż 2000. Oczywiście są jakieś tam takie marki, które po prostu no, robią jakieś takie chińskie głośniki, zamawiają Chińczyka i sprzedają jako marki, jako markowe głośniki, ale to nie jest to. A teraz całość. Słuchajcie, to jest hit. Centralny, przód, dwa głośniki basowe, dwa głośniki dwudrożne, współosiowe na tył. 2500 zł.